Siemanko, z tej strony Pomidorek, wraz ze mną jest Pixel. Dzień dobry! I witamy was w trzecim odcinku z Sonica 4 Episode 2 i robimy White Park Zone, czyli najbardziej, najlepszy, najpiękniejszy w ogóle zone w dziejach Sonica, bo moim zdaniem tutaj muzyka jest cool w każdych aktach oraz sam klimat tego poziomu jest bardzo fajny. Nie wiem, ja ogólnie lubię White Park, ja ogólnie lubię klimat zimowych poziomów. Aczkolwiek, nie wiem, tak trochę mi się wydaje, że taki temat świąteczny tej gry jest tak trochę z dupy. Choinki ubrane, nie wiem, chyba akurat czapek Mikołaja tam nie ma, ale no, te choinki ubrane tak mi krzyczą święta, święta, a nie pamiętam, kiedy ta gra została wydana, ale chyba do świąt jeszcze chyba było daleko. Panie, co pan tu obraża świętego Mikołaja, jak on tutaj z tym, to pewnie Eggman jest z tym. Z workiem na plecach, nie? I tutaj chcę... Tak, robot Nikołaj ze świąty Sonic Świąteczna Przygoda. Tak, to wszystko jasne. No dokładnie, widzisz jakie piękne święta prezentował Sonicowi. Zobacz jak Sonic się musi męczyć tutaj, żeby w ogóle dostać się gdziekolwiek. No ja... Zazdroszczy, kurde. Ja na miejscu Sonica bym mu za to, kurde, nie wiem, piątkę z nim zbił. Tak. A nie, jeszcze kurde się z nim tutaj wojuje, co ten Sonic myśli, kurde, jak Eggman przecież dobry jest, przecież on tutaj dzieciom prezenty zostawił. No oczywiście, no te misie polarne w ogóle i te dupne śnieżki i inne rzeczy. Ogólnie, my friend, tytuł tego odcinka na pewno będzie dla was taki dosyć, nie wiem, no na pewno nie będzie zdziwieniem dla was, bo ostatni szmaragd, czy tam wszystkie szmaragdy, nie wiem jak ja szczerze nazwę odcinek. W każdym bądź razie, tak, w tym odcinku zdobywamy siódmy i zarazem ostatni szmaragd chaosu. Będzie Super Sonic. Dokładnie, Super Sonic. No, tak więc chcemy również wam podziękować za aktywność pod pierwszym odcinkiem. Nie wiem jak pod drugim, bo drugi dopiero będzie dzisiaj jakby wieczorem podczas premiery ogarniany. Tam o 20 bodajże albo coś pod wieczór, tak więc wiecie. Ale za pierwszy odcinek chcemy bardzo serdecznie podziękować za taką aktywność jaką jest. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. I jak coś możemy się z Pixelem częściej umawiać na takie wspólne koop LP, jak oczywiście będzie chciał. Dla mnie spoko. Póki będę miał czas, to bardzo dla mnie spoko. Dokładnie tak. A teraz przejdziemy do pytań, bo zadaliście pytania. Właściwie to trzech użytkowników zadało pytania do nas. Tak więc od kogo zaczniemy, jak myślisz? Kto najmniej zadał? Najmniej zadał... Mateo chyba. Mateo na dobrą sprawę. Tak więc pobijemy sobie oczywiście pierwszy ten początek wiadomości, bo bardzo dziękujemy, że odcinek się podobał, ale teraz przejdźmy do tych trzech pytań. Po pierwsze, Michał, która część Sonica najbardziej lubisz? Którą część Sonica najbardziej lubię, tak? A więc tak, Moja ulubiona część Sonica to też zależy, bo jeżeli chodzi o serię klasyczną Sonica, Sonic 3 i Knuckles, chyba nie, nikt się nie zdziwi tą odpowiedzią. Jeśli chodzi na... Zaraz to będzie krzyczał, że Mania jest lepsza, co ty kule? Jak możesz sobie pozwolić, że w Sonic 3 i Knuckles może być swoją super duper ulubioną grą, jak Mania jest lepsza? A nie, bo Sonic 3 i Knuckles jest lepsza, ale... Dokładnie. To właśnie chciałem to powiedzieć, wyjąć mi to prosto z ust. Przemy się nie muszę drzeć. Dobra. Mam pusty dom, więc mogę się drzeć, ile sił mi w płucach zostaje. Dobra, jeżeli chodzi natomiast o naszego Sonica późniejszego, Modern, no to w zasadzie to Adventure 2 Battle. No, Adventure 2 Battle jest takim moim ulubionym i w sumie dałbym jeszcze jednego Sonica w sumie, bo duży szacunek... No, powiedzmy, że Adventure 2 Battle to była taka z serii Adventure, czyli aż do na dobrą sprawę Unleashed. To może mogłobyś walnąć takiego Modern Sonica tak bardziej. No to w każdym razie bym powiedział Adventure 2, Unleashed oraz Forces. To są takie moje ulubione Soniki, jeżeli chodzi o późniejsze. Taka top 3, że tak powiem. Swoją drogą, jak widzicie, robimy ostatni special stage, tak więc trzymajcie kciuki za tego Pomidora, co nagrywał to 3 lata temu, ponieważ to jest najtrudniejszy special stage.
Nie wiem, czy Pixel to potwierdzi, ale jest generalnie nawalone tyle tych bomb, że można się po prostu, za przeproszeniem, zesrać. Jest wkurzający, bo niektóre jak... Jest strasznie trudno zdobyć dużo pierścieni. Jak się jest w ostatniej sekcji, to już jest naprawdę przesrane, jak się nie ma odpowiednio dużo pierścieni. Dla osób, co są ciekawe, lub będą ciekawe, ja ten special stage ostatni zaliczyłem za 30 razem. Pozdro! Prawdopodobnie będzie tak samo, bo zakładam, że na ostatnim będziemy chyba godzinę roboty, tak, cały czas restartowania i cały czas, no, przechodzenia go od nowa. A więc... Katorga! No, a więc teraz przechodzimy do drugiego pytania. Jest to pytanie skierowane do Pixela. Pixel, co sądzisz o plotkach o nowej wersji Nintendo Switch? Jeśli mam być szczery, nowy Nintendo Switch to sądzę, że jest bardzo rzecz prawdopodobna. Tym bardziej, że Nintendo 3DS w tym roku albo w następnym prawdopodobnie umrze na dobre. Więc zakładam, że... Powiem tak. Switch Mini, żeby zastąpić 3DS-a, to według mnie to jest po prostu rzecz taka wręcz jasna. To będzie. Nie trzeba się jakoś nad tym zastanawiać. Jeśli chodzi o jakieś Switch Pro... Tu bym się jednak zastanowił bardziej nad tym, bo to jest dla mnie taka rzecz, która niby technicznie rzecz biorąc w tej generacji konsol ma duży sens, wiecie, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, to jednak Switch, trzeba na to patrzeć inaczej, bo to jest konsola hybrydowa, nie jest to tak jak te pozostałe konsolą stacjonarną, więc no, sądzę, że jest to możliwe, ale trzeba by się nad tym bardziej zastanowić. No, czyli jesteś na tak, tylko trzeba się nad tym bardziej zastanowić. Tak, nad Switch Mini jestem pewien, że na 100 Pro będzie, nad Switch Pro to już polemizowałbym z tym trochę. No dobra, jedziemy w takim razie z trzecim i zarazem ostatnim pytaniem. Powiedział, którą część Tomb Raidera najlepiej wspominasz? Szczerze ci powiem, jak ogrywałem się w Tomb Raidery te klasyczne i zarazem te trochę nowsze... Jedynka aktualnie, którą ogrywam na live'ach, jest taka moim zdaniem bardzo fajna, bo... jest nastawiona na mocny exploring. Nie mówię, że w dwójce, w trójce i w pozostałych częściach tak nie było, ale... tak jakoś ten poziom trudności plus męczenie się z tym... z tymi secretami, jak chociażby secret z kluczami, czy gdziekolwiek, ja tam byłem ostatnio w jakichś tam świątyniach. Powiem szczerze, naprawdę kozak. Nie podoba mi się jedyne co w wersji steamowej tego Tomb Raidera, to, że soundtracku nie ma, że tylko jest pod wersję PSX-ową. Są co prawda mody, no ale wiecie, no trochę przykre to jest, że cisza nas jakby, wiecie, obdarowywuje przez całą tą grę. Mam nadzieję, że wasz następny odcinek Sneakers epizod 2 nie będę musiał czekać na niego kolejne 3 lata. Spokojnie poczekasz na niego 3 lata. Zmusiłeś nas. Nic nie możemy gwarantować. Dokładnie tak. Dzięki Mateo i również pozdrawiamy. I tym samym przechodzimy do kolejnego użytkownika, jakim jest Neo Pro Gamer. I to jest właściwie do nas będą pytania kierowane bardziej niż do każdego z osobna. Swoją drogą, jesteśmy już teraz w akcie drugim, White Park Zone, i chciałbym tylko nadmienić, że jest tu mechanika bardzo podobna do tego, jaka była przynajmniej chociażby w Donkey Kongu. Chyba Tropical Freeze to była gra, ale nie pamiętam. Ale Tropical Freeze chyba było później niż epizod drugi. Dobra, nieważne. W każdym razie przechodzimy z głównej części poziomu, który jest z przodu, do tak naprawdę tła, które... To jest interaktywne i to jest taka fajna mechanika. No i zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć w pierwszym odcinku, nie wiem czy my o tym wspominaliśmy czy nie, bo nie mogę sobie przypomnieć, ale że akcja tej gry dzieje się w Little Planet, na dobrą sprawę. No, żeśmy o tym zapomnieli, bo pamiętam, że oglądałem twój odcinek pierwszy, to ty o tym wspominałeś, że akcja dzieje się Little Planet. Tak. No, to dla osób, co nie wiedzą, to ta taka, wiecie, planeta, co była w Sonicu CD, nie? Tak od razu nadmienimy. I nawet się już pojawia epizod Metal, więc zakładałem, że po prostu to będzie tylko trochę jasne do ogarnięcia. Tak więc przechodzimy do neoprogamera.pl.
Tu Pixel i Pomidor, czy nagracie Transformers Devastation? Szczerze, mam gry na PS4, ale czy ja nagram? Może nagram, może nie, zobaczymy. Nie obiecuję, nie daję 100% pewności. Pixel wątpię, bo Pixel raczej się tak Transformerami nie interesuje. Szczerze, nie interesują mnie Transformery. Więc elo. Nie widziałem nawet żadnego filmu. Widziałem tylko jedną kreskówkę, jaka leciała na GTX-ie i tu się kończy moja interakcja z Transformersami. No, pozwolę jeszcze sobie tak trochę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysłać fanart, to ci tam właśnie odpisałem, że jak najbardziej możesz dla nas zrobić i no, ewentualnie nam podesłać na Discordach, jeżeli jesteś, a jeżeli nie, no to link tam w opisie na mój serwer. Idąc dalej, jak bardzo lubicie Sonika, Transformery, no, Raymana, Batmana, Supermana, Supermoona, sorry, nie Supermana, tylko Supermoona, Spidermana i Undertale. Więc dobra, przejdę od samego siebie najpierw. Sonika bardzo lubię, moim zdaniem Sonic po prostu niszczy takiego chociażby Mariana, co pewnie większość powie: co ty to porównujesz? Sonika do jakiegoś kurde otyłego grubasa wąsacza. Tak, porównuję do niego, bo większość ludzi porównywało swego czasu Sonika i Mariana, więc Sonic po prostu góruje i jeżeli ktoś powie kiedykolwiek, że Mario jest lepszy od Sonika, to chyba go wybrechtam publicznie. Transformery no to są ok. Rayman szanuje bardzo, seria dzieciństwa, najlepsza, 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 jeszcze raz najlepsza. Batman, jeżeli chodzi o Batmana, to nawet rozważałem, czy by czasem nie ogrywać jakiegoś Arkham City czy tam Arkham Knight, bo mam ogólnie Batmany też na PS4. No więc może coś z tego będzie, może jakaś mąka z tego chleba będzie. Superman, szczerze powiedziawszy, żałuję, że Superman 64 został takim krapem, bo słyszałem, że był planowany port na PS1 Supermana, ale no niestety. Nawet prototyp ostatnio został wydany. No. W wersji na PS1. Tak więc, no widzicie. No ale no niestety, co mogę powiedzieć, no jest takie, no średnie. Spider-Man oczywiście uwielbiam, ubóstwiam i najlepszy jest dla mnie Spider-Man 1 na PS1 i zarazem Spider-Man na Dreamcasta, ten sam, tylko że wiadomo, wersja Dreamcastowa. Dwójka jest taka sobie. A Undertale jest okej. To teraz ty możesz powiedzieć. No to tak. Sonic to jest ogólnie postać... Jedna z wielu postaci, która mnie, że tak powiem, zrobiła mnie takiego człowieka, jakim jestem ogólnie. No ogólnie Sonic to znam go praktycznie od urodzenia, więc dużo dla mnie znaczy. Transformery koło dupy mi latają. Rayman to jest też postać, która była przez całe moje dzieciństwo. I chcę Rayman 4! Do jasnej cholery! I mam nadzieję, że to będzie 3D platformówka, więc trzymam kciuki, że to nie będzie kolejna gra w stylu Rayman Origins i Rayman Legend, bo na serii mam już ilość. Nie aż tak bardzo je lubię jak 3D platformówki. Batman. Lubię postać. Parę filmów widziałem. Lego Batman to jest moja chyba trzecia ulubiona gra Lego, więc no. Superman. Mech. Widziałem chyba kreskówkę jakąś, ale tak szczerze, to mi tak trochę koło dupy lata ta postać. Spider-Man to jest mój ulubiony bohater kiedykolwiek. Idźcie obejrzeć Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, które za niedługo ma wyjść. Po prostu uwielbiam tę postać. To jest bez postać. I Undertale... No jest okej, lubię tę grę. It's okej. No dobra. Czy graliście w Deltarune? Ja nie grałem w Deltarune. Albo Deltarune. Nie grałem w Deltarune, ale widziałem, że ktoś pracuje nad fanowskim portem na Vita, który prawdopodobnie nagram. No ale... Zagram. Ale jeżeli chodzi o samą grę, wyglądała mi się podoba bardzo. Szczerze. Czy nagracie Bendiego? Nie wiem, nie za bardzo ogarniam, o co chodzi z Bendim. Może ty wiesz. Zakładam, że chodzi o Bendy and the Ink Machine, czy coś w tym stylu. Widziałem tą grę, przyznam, jest interesująca, ale
Ja zbytnio takich gier nie nagrywam, niezbyt mnie jakoś tak interesuje granie w te gry. Bardziej lubię je oglądać, aniżeli grać w nie. No, tak więc dzięki neoprogamer.pl za pytanka. Mam nadzieję, że nasza odpowiedź ci się w jakiś tam stopniu podobała, no raczej nie inaczej. No więc pozdrawiamy również ciebie i zanim przejdziemy do Asi, która zadała nam również pytania, teraz będzie najzajebistsza muzyka z całej tej gry, Metal Sonic. Tak. Główny temat muzyczny Metal Sonica to jest po prostu tak świetna muzyka, która swoją drogą została później zremiksowana w Sonic and Sega All-Stars Racing Transformed, jako również temat muzyczny Metal Sonica. I ona jest świetna, uwielbiam ją. To jest chyba najlepsze, co wyszło z tej duologii Sonic 4, po prostu Team Metal Sonica. Jedyne, co przebija ten temat muzyczny Metal Sonica, to What I Made of Sonic Heroes, które jest... Po prostu zmiata wszystko. Ale no, ten temat muzyczny jest po prostu świetny. Najlepszy, można tak to powiedzieć. Z całej tej gry mi się wydaje, że to jest najlepszy soundtrack i chyba jest na pewno najlepszym. Najlepszy, po prostu nie ma lepszego. Dokładnie tak. A teraz przechodzimy do Asi White Rose. Pytania Q&A do was. Co sądzicie o koszulkach, czapkach, plecakach, torbach itd. z logo PlayStation albo innych firm? Lub takich z konkretnymi grami. Kupilibyście takowe i nosilibyście publicznie, czy może tylko po domu? Jeżeli chodzi o mnie, sądzę, że ja bym mógł sobie normalnie taką torbę, załóżmy, gdybym przykładowo szedł na jakąś siłownię czy coś, albo gdziekolwiek, na jakiś trening przykładowo, to mam taką, załóżmy, torbę z logiem, ja bym mógł z tym bez problemu chodzić. Ja nie widzę jakby powodu do jakiegoś wstydu, bo ludzie potrafią mieć nawet, kurde, Nyan Katy, czy tam, nie wiem, My Little Pony na takich tych, więc sądzę, że to nie jest jakby powód do jakiegoś, nie wiem, smutku, wstydu, czy tam żalu. Ja osobiście uważam, że jak są dobre, więc to ogólnie sądzę o samych tych rzeczach i popieram taki merchandise. Czy nosiłbym takie? Powiem tak, mam koszulkę z Super Sonicem i Super Silverem, noszę ją normalnie. Czapkę z Sonicem, to już rzadziej, to przyznam, ale to dlatego, że jest trochę mniejsza. Jakbym miał lepszą czapkę, to bym nosił, ale... No, ja bym się w sumie nie wstydził. Raczej nie chodziłbym cały ubrany w te wszystkie rzeczy, wiecie, że na przykład, no nie wiem, buty, coś w stylu Sonica, jakieś spodnie od PlayStation, kurde, koszulka z, no nie wiem, z Half-Life'a jakaś, czapeczka, kurde, z Xboxa czy coś i jeszcze coś jeszcze dodatkowo. Tak bym nie robił, raczej by to było coś po prostu takiego minimalistycznego, powiedzmy, że tak powiem, normalnie, ubrany normalnie wszystko, a tylko powiedzmy koszulka z jakiegoś PlayStation czy coś. No. Drugie. Nagracie kiedyś razem, nie musi być let's play, ale chociaż jeden gameplay z gry albo demo jakiegoś horror gierki, a może na wspólnym live'ie u któregoś na jego kanale. Ja nie widzę nie problemu. Gram w gierki horror. Ja nie widzę problemu, Pixel już widzi. Tak swoją drogą, gameplay się nam już tutaj kończy, mamy problem. No cóż, to następne pytanie odpowie się kiedy indziej. Tak jest. Robi. W następnym odcinku dokończymy pytanka od Asi. Następny odcinek będzie zatytułowany dla Sky Fortress Zone, ewentualnie jeszcze dla ostatniego zona, bo zobaczymy ile będzie sam, że tak powiem, gameplay trwał po montażu i z montażem. No ze mną oczywiście był Pixel, dziękujemy wam wszystkim za zadanie pytań, jeżeli naprawdę macie jeszcze jakieś ciekawe pytania, to możecie śmiało pisać. Oczywiście w następnym odcinku odpowiem na dalszą część pytań od Asi. No. I te z odcinka drugiego. Dokładnie tak i dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, wbijajcie na kanał Pixela, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla Pixela. Zapraszam na mój najnowszy materiał, w których pieprzę o remake'ach. Dokładnie tak, jak zwykle. Znaczy, czy są złe, czy dobre. Jak zwykle pieprzy tam głupoty, wiecie, wbijcie tam do niego, poklepcie go po ramieniu, powiedzcie, dobry materiał, Pixel. No. Ej. Dziękujemy za uwagę, no i cóż, wbijajcie na nasze social media i tak dalej. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku Sonic 4 epizod 2. Pa, pa! Na razie, cześć! Pa, pa!